Witajcie, to znowu ja, znowu godzina 22, a ja zabieram się za odcinek. Chyba już się nigdy wcześniej nie wyrobię. Rozpoczynam jak zwykle od raportu fiskalnego dobowego. Udało się wysłać 38 przesyłek, co wygenerowało 930 zł przychodów. Widzę tak, że codziennie już dobijam prawie do 1000, także no, 30 tysięcy w miesiąc myślę, że taki przychód już będę osiągał. Do, ale do miliona jeszcze bardzo długa droga. Aktualny przychód to 46 575 zł, i tematem dzisiejszego odcinka jest umowa z DPD. Jakiś czas temu podpisałem. Miesiąc niecały minął, może półtora miesiąca, odkąd podpisałem umowę z DPD. Bo wiecie, jest taka fajna oferta. Już pewnie większość z Was skorzystała, no ale grosze tam za 12,99 możecie sobie zamówić Allegro przesyłka DPD. I ja jako sprzedawca stwierdziłem, że przysporzy mi to więcej klientów. No i dlatego te DPD wprowadziłem w mojej ofercie, podpisałem umowę, zrobiłem wszystko tak jak, tak jak należy tam, no żebym żeby miał dostęp do swojego konta, żebym mógł to automatycznie, wiecie, generować. No i ładnie, pięknie wysyłam, nie wiem, 10 w tygodniu, no to 40%. 50 przesyłek DPD wysyłam w miesiącu. No to wiecie, 12,99 ja tam płacę. Chyba tam troszeczkę dopłacam jeszcze do tej przesyłki, bo jest jakaś opłata paliwowa czy coś tam. Wiecie, umowa przyszła. No wiecie, umowy nie czytałem. Znaczy, nie czytałem. Rozmawiałem tam z panią, jako że to jest Allegro. Przez Allegro, no to jakaś tam super, super jakaś tam oferta. Umowę podpisałem. No i korzystam. Wysyłam te paczki. Już mówię, 50 wysłałem, ale na maila przy, przychodziły mi faktury z DPD i ja tak naprawdę tych faktur w ogóle nie otwierałem, bo one mi się tak jakoś nie wiem, w jakiejś tam dziwnej zakładce na w poczcie mi się ładowały i nie otwierałem ich i wyobraźcie sobie, że co dwa tygodnie przychodzi do mnie faktura. Już wam ją pokazuję. Oczywiście ta faktura jest poza tym, co płacę. No bo wiecie, za każdą przesyłkę muszę zapłacić 12.99. I to mi się tam powiedzmy dolicza do salda Allegro. Ale tutaj przychodzi faktura. Co dwa tygodnie zaznaczam e, op, e, usługa kurierska, a to nieważne, opłata za gotowość systemową. Kwota netto 118 zł, kwota brutto 145 zł i 14 groszy. Czyli co dwa tygodnie muszę opłacać opłata za gotowość systemową. Czyli to jest prawie 300 zł brutto. Nie wiem co to jest za opłata. Jutro będę do kobity dzwonił. Na razie te faktury opłaciłem. Jak na razie wygenerowały mi się dwie. Teraz pewnie zaraz przyjdzie trzecia. 300 zł wydaje tak naprawdę, jakbym tych przesyłek wysyłał. Nie wiem. No teraz wysyłam 50. To musiałbym wysyłać chyba z 500, żeby mi, się, żeby mi się to opłacało. No ale tak czy siak jest to dla mnie koszt. No bo klienci płacą mi za fakturę tam 12,99. Ja płacę z 12,99, no ale te 300 wy co miesiąc bym musiał dokładać, za co? Opłata za gotowość systemową. O, i tutaj widzicie dzisiaj przelewy, akurat robiłem do DPD, do DPD 147 ,60 zł. opłaciłem dwie faktury jak na razie. No, mówię, chyba jeszcze teraz, lada chwila, przyjdzie trzecia faktura i muszę jak najszybciej pisać wypowiedzenie, i też to właśnie jutro uczynię. Jak widzicie, jeszcze bank mnie przy tym trochę złoty 50. Ocyganił za każdy przelew, czyli 3 zł jeszcze stracone na przelewy, prawie 300 złotych stracone na gotowość, no, także, nie wiem, muszę tę umowę chyba zacząć naprawdę wieczorkiem, jak podpisuję z kimś umowę, to wieczorem do łóżka ją brać, i tą umowę czytać i sobie długopisem jakieś notatki robić, bo przecież, no, ale co to za głupkowata, kurwa, opłata, no, ale, dobra, nie będę na ten temat dyskutował. Może Wy coś na ten temat wiecie? Może można jakoś z tej opłaty zrezygnować, albo nie wiem, trzeba ileś przesył. Nie wiem, muszę tą umowę odkopać i do tego tematu jeszcze y, wrócić i to doczytać. Bo może, może tam coś ciekawego jest w tej umowie jeszcze napisane, że może ta opłata w jakiś sposób nie będzie pobierana, jak będę spełniał jakieś warunki, na przykład 100 przesyłek wysyłał w miesiącu albo coś. No nie wiem, będę czytał. Jak nie, to jutro wysyłam wypowiedzenie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, jak sprzedajecie na Allegro i podpisujecie umowę DPD, to czeka Was opłata, jakaś badziewna opłata.